W Polonii nie wydarzyło się nic, czego byśmy się nie spodziewali. Pracę stracił José Mari Baquero. Jedynym sukcesem Baquero w Polonii było dotychczas utrzymanie jej w lidze. No ale nie wiadomo, jak do tego podchodzić, bo sam prezes Polonii, Józef Wojciechowski, powiedział w jednym z wywiadów, że w końcówce sezonu poprzedniego pomagał mu Stefan Majewski. Tak więc może do tych umiejętności trenerskich Baquero też trzeba by było podchodzić ostrożnie. Co prawda w tym sezonie Polonia zaczęła naprawdę rewelacyjnie. 10 punktów na starcie, zwycięstwo z Legią 3-0 na Konwiktorskiej, zwycięstwo w Zabrze z Górnikiem, gdzie nie jest łatwo wygrywać, pozycja lidera, tak więc czapki z głów. No ale też pytanie, czy już nie za bardzo w ten zespół ingerował Paweł Janas. Czy to było dzieło autorskie Baquero, czy jednak wspólne razem z Pawłem Janasem? Baquero na pewno jest wzorem profesjonalisty. On miał świetny kontakt z drużyną, ale czy był takim doskonałym, czy jest doskonałym trenerem, to jeszcze trudno nam ocenić. Również z tego powodu, że nie dane mu było dłużej pracować w Polonii. Że jednak chyba ingerencja w jego pracę, czy to Janasa, czy też prezesa Polonii, była zbyt wielka. Ja przypomnę, że jeszcze wejście do szatni w meczu z Zagłębiem Lubin, w połowie tego meczu Polonia przegrywała 0-1, interwencja prezesa, no i niewyjaśniona sytuacja z hiszpańskim defensywnym pomocnikiem Andreu, czy Baquero go nie wystawił dlatego w meczu z Koroną, bo tak chciał tego właściciel, czy dlatego, że Hiszpan był słaby. No, tak więc było dużo takich powodów, było takich dużo znaków, które sprawiały, że można było być pewnym tego zwolnienia. I ono nas nie powinno zaskakiwać, tak samo jak i to, że trenerem został Paweł Janas. No ma teraz przed nim trudne zadanie, bo pracuje w Polonii. Właściciel tego klubu żąda Mistrzostwa Polski. Jest osobą niezwykle ambitną i pytanie tylko, co będzie, jeżeli Janas będzie przegrywał, bo przecież wszystkiego nie da się wygrać. Jak na to zareaguje prezes Polonii? Na razie przeżywają miodowy miesiąc, ale jak to długo potrwa? Przecież Baquero, kiedy przychodził do Polski, też był zapraszany na kolację do Wojciechowskiego, był wielbiony, podpisał kontrakt po 4 próbnych meczach do czerwca 2011 roku, który właśnie został rozwiązany. Podobno rozstał się Baquero w zgodzie z Polonią, na razie jest w Warszawie. Są takie pogłoski, że chce, Polska mu się spodobała, że chce tu zostać dłużej, tak więc może go zobaczymy niedługo w innym klubie. To jest niewykluczone.